Jesień, ach to ty. Nagrywa nam? Nagrywa, bo słońce jest takie, że nie widzę, co się dzieje na ekranie. No i dzisiaj jak zwykle tematykę podesłało życie. Dzisiaj rano miałem telefon od swojego kolegi. Ma problem z samochodem, który kupił. Świeża sprawa absolutnie. Który kupił i który na drugi dzień ukazał się bardzo poważnie uszkodzony. No i co dalej? No, oczywiście kontakt ze sprzedającym. Sprzedający pali głupa, że nie wie, o co chodzi, ale jednocześnie gdzieś tam zdaje sobie z tego sprawę. Odpiera ataki, nie ma mowy o oddaniu pieniędzy, bo on oczywiście ma długi itd. itp. Historia, można by powiedzieć, dziejąca się na porządku dziennym w wielu sytuacjach tego typu. I co ja chcę wam powiedzieć wszystkim? Chcę wam powiedzieć to, że absolutnie ja bym się nie bał konsekwencji sądowych. Znam doskonale rynek kupna i sprzedaży samochodów, wiem, co tam się dzieje. Jestem w dużym stopniu obrzydzony do tego rynku samochodów używanych. To wynika jeszcze ze starych naleciałości, ale wcale nic specjalnego się w tym zakresie nie zmieniło, chociaż oczywiście, że są zmiany i gdzieś tam widać światełko w tunelu, że jest coraz lepiej. Nie mówię, że nie, żeby była jasność. A w ogóle a propos jesieni, 25 października, tak? I zobaczcie, jaka jest pogoda. To jest szok, to nie jest przez przypadek, że ja otworzyłem dach. Mamy w tej chwili 18 stopni. No i jest szokująca temperatura i w ogóle pogoda, jak na tą porę roku. Wracając do tematu, do tego stopnia ja byłem w swoim życiu obrzydzony, znając dokładnie, precyzyjnie, jak to funkcjonuje, że zrezygnowałem, można powiedzieć, z jakiejś próby albo z kontynuowania handlu samochodami, nazwijmy to współczesnymi. Wiele, wiele lat temu zająłem się starą motoryzacją, zupełnie inny klient, zupełnie inna rozmowa, zupełnie inna kultura dyskusji, zupełnie inna przestrzeń w ogóle do jakiejkolwiek polemiki pomiędzy nawet kupującym a sprzedającym. Jest to przepaść nie do opisania. Na jednej stronie można powiedzieć zło, kłamstwo, hochsztaplerka, krętactwo i tak dalej, i tak dalej. Idiota kupujący, który chce być na siłę oszukany, zaraz do tego dojdę. A z drugiej strony tej barykady, tam gdzie powiedziałem, gdzie mamy do czynienia z samochodami klasycznymi, zabytkowymi, pełna kultura, wysoka zresztą osobista, wysoka kultura w prowadzeniu dialogu. Zupełnie, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek kłopoty, to one są nie na poziomie że ktoś kogokolwiek chce oszukać, tylko merytorycznie gdzieś tam może się coś nie zgadza, ale to są niuanse. Tak to wygląda, porównując te dwa rodzaje handli. I dlatego ja się wycofałem całkowicie, tak jak powiedziałem, z handlu samochodami współczesnymi. Dlaczego? Odpowiadam wam. Dlatego, że był taki czas, kiedy nie było żadnej przestrzeni dla ludzi uczciwych. Żadnej, kompletnie żadnej. Jakby męka pańska, jaka mnie napotykała podczas tego typu historii, psychicznie mnie wykańczała. Wolałem zrezygnować, zająć się czymś zupełnie innym, aniżeli brnąć to dalej i pogarszając stan mojej psychiki. Klient, który na siłę chce być oszukany, czyli klient, który na siłę poszukuje czegoś, co nie istnieje, a z drugiej strony barykady sprzedawca, który jest zawodowym oszustem, chcąc być na tym rynku zawodowym, powtarzam, kłamiąc w żywe oczy, no może nie tyle w żywe oczy, bo robiąc to przez telefon, z nadzieją na to, że coś zostanie akurat sprzedane i czegoś się pozbędzie. Tak jak powiedziałem, do dzisiaj to funkcjonuje i ja nawet ciężko jest mi uczestniczyć w czymś takim jak doradzanie komuś w kupnie samochodu. Wielokrotnie byłem o to proszony. Powiem wam prostą odpowiedź, dlaczego tego nie robię. Dlatego, że ze mną kupić samochód byłoby niezmiernie ciężko. I byłoby tak, że jak ja bym z kimś pojechał kupno samochodu, ktoś musiałby mi za to jakieś pieniądze odstąpić, no bo trzeba logicznie, że ja nie pracuję w czynie społecznym, no to mogłoby się okazać, żebyśmy jeździli no, w wiele miejsc i ciężko by było napotkać na coś uczciwego, tak? Dlatego no, wolę tego w ogóle nie robić, nie prowokować losu. Jak ja się zderzam z idiotami, którzy handlują samochodami, widzę już na pierwszy rzut oka podczas tamtej rozmowy, że to jest zwykły kretyn po prostu, który jest tak płytki w swoim rozumowaniu, że przez telefon już się mota i już widać, że facet jest nieszczery w tym, co mówi. No to wiecie, no to po cóż spotykać się z nim na żywo i męczyć swoją psychikę. Nawet sięgając
nawet nie sięgając, tylko idąc dalej w ten temat, bo to jest też fajna sprawa, co mogę polecić, jeżeli chodzi o zakup samochodu i w ogóle rozmowę przez telefon ze sprzedającym? Nawet jeżeli się nie znacie tak naprawdę bardzo mocno na samochodach, ale macie taki zmysł, bardziej jest tutaj potrzebny zmysł słuchania i obserwacji, oczywiście cudzysłów, dlatego że nie obserwujemy bezpośrednio przez telefon, ale obserwacji tego, co sprzedający mówi. Ja bym ogólnie pytał bardzo grzecznie, żebyśmy się rozumieli, bez jakiejś specjalnej napinki, o jak największą ilość detali przez telefon. Jeżeli sprzedający ochoczo odpowiada, robi to sprawnie, nie mota się w zeznaniach, nie chce kończyć rozmowy, nie denerwuje się w tym wszystkim, jeżeli jego rozmowa jest w miarę, panuje nad całą sytuacją i, no mówię, podczas zadawania różnych pytań na temat samochodu, merytorycznie, tak, możemy sobie spisać na kartce, co chcemy wiedzieć i oczekiwać odpowiedzi od sprzedającego, bo mamy, nie wiem, 100, 200, 500 kilometrów do gościa, który chce sprzedać jakiś tam pojazd, to dla mnie to już jest taki pierwszy sygnał po tym gradobiciu pytań i po tej rozmowie, sprawdzenie jego pod punktem takim psychologicznym, że mogę ewentualnie zdecydować się na podróż do tego faceta. Jeżeli ja proszę kogoś oprócz rozmowy o to, żeby dostał jakieś zdjęcia i ktoś współpracuje, nie ma z tym żadnego problemu, to jest dla mnie sygnał, że można temu gościowi wstępnie zaufać i jechać do tego człowieka oglądać auto. Jeżeli w jakichkolwiek z tych, co teraz powiedziałem, rzeczach, ja tak robię, dlatego ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby inni tak robili. Dla mnie to jest po prostu, jeżeli ktoś mówi, że on nie ma czasu, czy nie wiem, czy coś tam jest, stoi na przeszkodzie, że on nie będzie rozmawiał, nie będzie wysyłał zdjęć, nie będzie przekazywał nam więcej detali, bo nie ma czasu, to jest pierwszy sygnał na to, że to jest zwykły prymityw, cham i człowiek, który nie powinien znaleźć się w tej branży. On powinien pracować, nie wiem, obojętnie, bruk układać, pukać może z wielkim szacunkiem dla brukarzy, ale pukać i wtedy zobaczyliby właśnie ci fachowcy brukarzy, że to jest kretyn i jeszcze dostałby po papie, nie? A tak to po prostu on się nie nadaje do żadnych, na pewno nie do handlu samochodem. Pierwsza sprawa, rozmowa, która jest bardzo ważna. Ja bym tą rozmowę traktował bardzo poważnie, dlatego że ten przedwstęp, z którym my mamy do czynienia, obserwujemy, jak się zachowuje, czy sprawny jest kontakt, czy rozmawia nie słodko pierdzeniem, tylko merytorycznie, czy gościu odpowiada fajnie, to już jest przedstęp. Skandalem dla mnie jest w dzisiejszych czasach sprzedawać samochód, który jest przywieziony z zagranicy, który nie ma żadnych opłat zrobionych. To jest w ogóle coś poniżej dna, poniżej wszelkiego jakiegoś poziomu handlarskiego i ja takiego czegoś absolutnie nie akceptuję. Jeżeli ktoś Wam oferuje samochód, który jest niezarejestrowany, że on tam Wam sprzeda, Wy sobie na kolanie napiszecie umowę z tak zwanym Niemcem, ludzie, to mi się nawet słuchać o tym nie chce, także ja od razu każdemu odradzam tą historię. Wracając szybciutko do tematu, bo mamy już dosyć, oj, drży nam ekran, najmocniej Was przepraszam, ale a propos tego drgania, to powiem Wam, co jest powodem. Dokładnie Wam powiem. Kupiłem nówki opony. Pierwszy raz w życiu się zdecydowałem, nawet kręcę o tym materiał, ale to będzie w następnym tym i te opony są przyczyną. Kontynuujemy. Mój kolega kupił samochód z ewidentną wadą, którą zapeklował go sprzedający. Ewidentnie, wiedział ewidentnie, że to jest zepsute, chciał się go pozbyć. No w sposób po prostu bezczelny go oszukał, że wszystko jest w porządku. Wykonana jazda próbna w warunkach podłych, dlatego że lał deszcz w ten dzień. Nie było za bardzo jakby tego samochodu sprawdzić. Na drugi dzień już podczas kiedy dojechał do siebie, natychmiast dał znać sprzedającemu, że tam coś jest nie tak. Facet, tak jak mówię, całkowicie odbił piłeczkę. Ten powiedział o tym, że pójdzie do sądu. Gościu mówi, to idź sobie pan. To jest taka klasyka polska. Wiecie jak to jest? Klasyka polska, mówienie o sądzie, a w ogóle nawet nie ma w nikim odwagi, żeby do tego sądu iść. I tu jest ogromny błąd we wszystkich tych, którzy mają problem ze sprzedającym, bo ja teraz się koncentruję na patologii wśród sprzedających. Nie mówię, że nie ma ich wśród kupujących, ale głównie się koncentruję na tym. Jeżeli usterka jest ewidentna, jeżeli potwierdzi Wam tą usterkę ktoś, kto się naprawdę zna na motoryzacji, że jest to niemożliwe, żeby w ciągu jednego dnia jakby nagle to się pojawiło i była to wada ewidentnie ukryta, to ja bym od samego początku, musicie wiedzieć, że musicie założyć jakąś jedną konkretną strategię działań. Musicie być bardzo konsekwentni i rzeczowi i konkretni w tym, co robicie od samego początku oczekiwania czegokolwiek od sprzedającego. Jakikolwiek kontakt Wasz z tym sprzedającym musi być przemyślany, merytoryczny i na pewno nie emocjonalnie napiętnowany jakimiś przekleństwami. Musicie przekazać sytuację najlepiej
próbować nawet to robić możliwie, że na piśmie, nawet SMS-em, bo to już jest dopuszczalne w sądach. Także SMS-y, maile, jeżeli rozmawiacie telefonicznie, polecam jednak zainstalowanie aplikacji, która pozwala na nagrywanie rozmów. Polecam to naprawdę, bo standardowo telefony nie mają takiej możliwości, dlatego że jest zakaz, ale naprawdę uwierzcie mi, docelowo w sądzie, pomimo że nie można nagrywać, jak przedstawicie takie nagranie przypadkowo, które znalazło się u Was, to na pewno będzie na Waszą korzyść. Wszystkie dane kontaktowe, znaczy kontakt ze sprzedającym, który będziecie mieli, chcąc przekazać mu temat tej usterki i jakby wyegzekwować to, żeby albo tą usterkę usunął, albo chcecie zwrotu pieniędzy za zakupiony pojazd, albo jakkolwiek chcecie rozwiązać to, żeby zostało to naprawione. Od samego początku, bez paniki, musicie robić to z zachowaniem wszelkich dowodów na to, że to się dzieje z Waszej strony dobra wola. Wy musicie wystąpić o dobrą wolę, a nie od razu, że tak powiem, napadywać w ten sposób, że rozumiecie, agresywnie, że ktoś ma tam Wam coś. Merytorycznie trzeba wyjaśnić, o co chodzi dokładnie i zobaczyć, jakie jest odbicie ze strony sprzedającego. Bardzo szybko, zazwyczaj powiem Wam, zazwyczaj to się dzieje tak, bo ja już długo żyję na tym świecie, że sprzedający wszystkiemu zaprzecza, oczywiście nic się nie działo, u niego ten samochód chodził pięknie, dobrze, to jest jakieś tam po prostu nieporozumienie, albo wręcz powie w formie przekleństw, żebyście się, no powiem tak delikatnie, wypałowali. Dlatego ja bym się bardzo dobrze przygotował. To jest taki pierwszy kontakt ze sprzedającym. Telefon, nagrywana rozmowa, SMS-y, bardzo merytorycznie. To się stało, chcę z Panem rozwiązać, czyli wykazać dobrą wolę. Następnym krokiem według mnie, i teraz trochę, tak, z jednej strony uczulam, z drugiej strony róbcie sobie co chcecie. Nie myślcie sobie w głowach, że jak pójdziecie do adwokata, to każdy adwokat już Wam po prostu sprawę załatwi, bo Wam się tam samochód coś... Pamiętajcie, że adwokaci to są maszyny do wyciągania przede wszystkim od Was pieniędzy. Jak merytorycznie sami się nie przygotujecie do tej walki, to adwokat Wam nie pomoże, tak? Bo adwokat w takich sprawach to zazwyczaj to tam weźmie swoje pieniądze, 500, 1000, nie wiem, może 2000 zł, nie wiem ile, urzędowe jakieś tam pismo napisze. Oczywiście, że ono nie mówię, że może nie pomóc, bo dobry adwokat i sumiennie przykładający się do pracy, których ja nie znam, a miałem wiele, wiele spraw do czynienia, to zrobi to porządnie, ale ja ich nie znam. Dla mnie to jest po prostu jakaś mgła. Zrobi to porządnie i dobrze. Ale ja bym bardziej zwrócił uwagę, żebyście liczyli jednak na siebie. Czyli przygotowali się profesjonalnie pismami, napisali pismo w formie listu poleconego do tegoż sprzedającego, bo przecież macie na umowie jego parametry, jego dane, co ważne. Na umowie nie kręćcie, nie kombinujcie z kwotami, z jakimiś zaniżonymi kwotami, bo 100, 200, 300 zł niezapłaconego PCC później Was całkowicie, ale to całkowicie w 100% odetnie od możliwości jakichkolwiek roszczeń. Jeżeli wyjedziecie do kupić samochód i kombinujecie, czy na umowie napiszecie 30 tysięcy, czy zrobicie 10, bo jest różnica, 30 tysięcy to jest 600 zł, 10 tysięcy to jest 200 zł, 400 zł w opłaconym PCC, no to ja Wam życzę wesołych świąt i wszystkiego dobrego. Nie róbcie tego właśnie na akonto tego, że może różnie być z tym samochodem, może się okazać kradziony, zepsuty i tak dalej, i tak dalej. Zaukładamy, że macie dobrze skonstruowaną umowę kupna-sprzedaży, uczciwie zrobioną, tak? Uczciwie zrobioną. Tak jak powiedziałem, przygotujcie się merytorycznie do walki z tym człowiekiem, róbcie wszystko zgodnie z literą prawa, spokojnie, powoli, żądajcie tego, co macie prawo żądać, piszcie pisma, SMS-y, maile, pisma listem poleconym, to wszystko jest dopuszczalne, to wszystko w sądzie później ma ogromne znaczenie. Nie bójcie się sądów. Moi drodzy, to nie jest, w sądzie naprawdę nie trzeba mieć adwokata, żeby załatwić jakąkolwiek sprawę. Nie popadajmy w taką paranoję, że nic nie załatwimy, bo nie mamy adwokata. Nawet jeżeli do sądu napiszecie pismo własnymi słowami, nieobarczonymi wszelkimi paragrafami tymi adwokackimi i wytłumaczycie sądowi, o co Wam chodzi. W sądzie cywilnym, ja mówię, bo głównie tutaj prawdopodobnie będzie to sąd cywilny, jaki będzie rozpatrywał Waszą prośbę, to uwierzcie mi, że mimo wszystko to ta sprawa zostanie rozpatrzona, jeżeli to pismo będzie merytorycznie dobrze skierowane, dobrze, że tak powiem, zaadresowane, będzie w tylu ilościach, ile ma być dostarczone. Także jeżeli spełnicie te przesłanki czysto techniczne, jak to pismo złożyć, to sama ta treść, nawet jeżeli ona będzie, no nie wiem, troszeczkę dla sądu niezrozumiała, to sąd poprosi Was o to, żebyście się jakby doprecyzowali, o co Wam chodzi. Ale na pewno nie będzie tak, weźcie, dajcie sobie spokój, obywatelu, towarzyszu, bo my tu nie mamy czasu na Ciebie. Musi sąd Wam to rozpatrzeć. Wkładacie odpowiednią opłatę, która jest tam jakaś co do sporu wyznaczona.
nie bójcie się. Powtarzam, jeżeli macie ewidentny spór, w którym ktoś was oszukał, ja mówię tylko o takich, ja nie mówię o tym, że kupuje ktoś 30-letni samochód, przejechał 2 miesiące i nagle spod spodu na podwoziu, nie wiem, okazało się, że samochód ma rdzy trochę. No to no, nie popadanie w paranoję. 30-letni samochód, logiczne, że gdzieś tam ta rdza może się pojawić i takie usterki tego typu, no to w ogóle nie ta bajka. Mówimy o takich naprawdę bardzo konkretnych uszkodzeniach, które nie ma szans, żeby ktoś nie wiedział, sprzedając nam swój pojazd i jeżdżąc tym pojazdem. Tym bardziej, jak one się uaktywniają, tak jak u mojego kolegi, dosłownie na drugi dzień, ale to dosłownie na drugi dzień, tak jak powiedziałem. Piszcie listy polecone. W tych listach poleconych musicie zarzucić konkretnie jakby co tam się wydarzyło, napisać jaki jest wasz, jakie są wasze oczekiwania. Zgodnie z literą prawa tam macie jakieś, doczytacie to kodeksów prawnych, w internecie jest cała masa i to zobaczycie według paragrafów, co mniej więcej wam się należy. Nie przesadzajcie z żądaniami na początku, tak? Nie naciągajcie, dlatego że ja uważam naciąganie, pisanie o jakichś kosztach niebotycznych, które wy gdzieś tam ponosicie, to też nie ma sensu. Merytorycznie bym się skupił albo na zwrocie tego samochodu, bo nie nadaje się do jazdy, a koszty naprawy są na tyle duże, że mało prawdopodobne jest, no nie wiem, żeby to naprawić w miarę za jakieś tam niewielkie pieniądze. Chyba że konkretnie sprzedający jest na tyle poczciwy, że doskonale wie, że usterka jest poważna, no z jakiegoś gapiostwa wam tego, nie wiem, w jakikolwiek sposób nie przekazał, poczuwa się do odpowiedzialności i tą kwotę, którą wy wskażecie, którą mechanik wam powie, że usuniecie tą usterkę, wam odda. Nie wiem, to już musicie sami rozpatrzyć co do waszego sporu sprawy. Piszcie pisma, piszcie merytorycznie, czego oczekujecie, ewentualnie zobaczcie, jakie błędy zostały zawarte w tym całym postępowaniu sprzedaży. Bo na przykład, ja wam tylko daję taki przykład, a to jest bardzo dobry punkt zaczepienia. Jeżeli ten samochód został sprowadzony, nie wiem, miesiąc temu, ktoś zapłacił akcyzę, wystawił wam nawet fakturę. Ja za każdym razem poddaję wątpliwość, mnie to niby nie interesuje, bo to na klatę wziął sprzedający, ale kiedy pojawia się konflikt, kiedy macie problem ze sprzedającym, ja bym zwrócił uwagę już na wszystko. Czyli zwróciłbym uwagę nawet na to, jak on kupił ten samochód, umówmy się w cudzysłowie w Niemczech, czy ta umowa między Niemcem a nim jest napisana przez niego, czy jest faktycznie napisana przez Niemca. Zwróciłbym na to uwagę w tym piśmie, że ja to podniosę w sądzie, czy tam faktycznie ta transakcja została wykonana zgodnie z literą prawa. Kolejna sprawa, jeżeli ktoś wam sprzedaje samochód, no nie wiem, sprowadził go, nie miał go pół roku, tak jak się należy, nie ma zamiaru płacić podatku, zwróciłbym uwagę, że jakby ten podatek się należy, co też przysparza jakiegoś problemu sprzedającemu. Jest cała gama różnych detali, które później dopiero wychodzą, które mogłyby być takie, że tak powiem, niewygodne dla sprzedającego, oportunisty, żebym ja zrozumiał. To nie jest bat na każdego sprzedającego, żebyście wy wymachiwali szablą i ucinali mieczem głowę za nic tylko dlatego, że wy chcecie, nie wiem, bo jakąś bzdurę sobie wymyślicie. Ja kieruję te słowa tylko i wyłącznie do mądrych ludzi, do pozytywnie myślących i do tych, którzy zostali autentycznie oszukani. Ja nie kieruję tego do hochsztaplerów zawodowych, bo ci hochsztaplerzy to oni i tak potrafią się bardzo dobrze odnaleźć w tym środowisku, nie potrzebują moich rad. Kieruję to do bardziej takich troszeczkę laików. Nie bójcie się sądów. Piszcie pisma, idźcie do sądu i ja uważam, że prędzej czy później w sądzie, jeżeli coś jesteście merytorycznie dobrze do tego przygotowani pismami, wykazywaliście wolę załatwienia tego z tym, że sprzedającą i potwierdzicie to w tym ciągu wydarzeń, jaki się wydarzył od kupna samochodu poprzez właśnie ujawnienie tej usterki i gdzieś tam no, później jej przedstawienie sprzedającemu, ja uważam, że warto iść do sądu. Daj Boże, żeby w tym piśmie, ja to nazywam takie przedsądowe wezwanie do zapłaty, której wysyła się listem poleconym do sprzedającego. On może tego nie odebrać, nie ma to znaczenia. Jeżeli nie odbiera, wraca do was, też nie ma co się przejmować, nie ma co panikować. Robimy wtedy zdjęcie tego pisma, wysyłamy na numer komórkowy, który był sprzedającego. Później w sądzie wy pokazujecie, tu jest pismo, nie odebrał, jest zwrotka niepodpisana przez sprzedającego, wysłany SMS, czy on jest odebrany w raportach, czy on jest inny, nie ma znaczenia. Wasza wola dobra dogadania się liczy się najbardziej i jeżeli wy przedstawicie wszelkie dokumenty do sądu, że zachowaliście tą jakąś procedurę próby kulturalnej załatwienia tej całej sprawy, ja uważam, że jest ogromna szansa, żeby docelowo sąd was wysłuchał na waszą korzyść.
polecam, jeszcze raz polecam nie obawiania się, nie straszenie, nie mówienie jakichś słów, powiedzmy, które zaliczają się do obelżywych. To tylko i wyłącznie podcina wam skrzydła i odbiera wam argumenty takie, które moglibyście wykorzystać właśnie w sądzie na to, że chcieliście to załatwić grzecznie. Dlatego, że jak pokaże strona przeciwna, jak próbowaliście to załatwić, że to było po prostu jedne wielkie obelgi, straszenie, próby zastraszania nawet jakimś uszczerbkiem na zdrowiu czy coś. Moi drodzy, no nie bądźmy śmieszni, nie bądźmy niepoważni. To są w ogóle argumenty z rynsztoka i ja nie mówię o tego typu historiach. Pozytywne załatwianie sprawy, pozytywne myślenie. Najlepiej, żeby nigdy nikomu się takie coś nie wydarzyło. Pozdrawiam zarówno uczciwych sprzedających samochody, jak i uczciwych ludzi po drugiej stronie. Wszystkich tych, którzy kręcą, kombinują, hochsztaplerzą, gardzę nimi. Pa, pa, wszystkiego dobrego.